Zmień żonę jakąś inną, która cię nie będzie ograniczała, przy której się będziesz rozwijał, która też będzie się razem z tobą rozwijała, wzrastała właśnie w tych energiach. Także to też jest takie charakterystyczne. Niby tu taka etyka, wysoki poziom moralny, ale żonę można zmienić, no bo w zasadzie no, można, nie? No, przecież tyle kobiet na świecie, można coś pozmieniać. I to był taki etap w moim rozwoju, że brnąłem coraz głębiej w te wszystkie działania energetyczne. Zrobiłem jeszcze Inshindo, masaż tybetański, przyjąłem schronienie buddyjskie, zacząłem ocierać się o szamanizm, więc po prostu tu, jeżeli się jakby z tej półki coś zaczerpnie, to potem sięga się po następne i po następne. Trenowałem aikido, to też takie sztuki walki, które są bardzo mocną energetyczną formą. Jeżeli będzie czas, może potem ewentualnie coś popowiadam o sztukach walki, o czym się różni sztuka walki od zwykłej sportów samoobrony. Także w sumie ja miałem zdrowie nie najgorsze, bo tak jak mówię, uprawiałem sport, jestem też ratownikiem, płetwonurkiem, instruktorem pływania, więc cały czas ze sportem miałem dużo do czynienia i jakby moje zdrowie było bezproblemowe, natomiast tak uzdrawiałem swoją rodzinę. I co się zaczęło dziać? Zaczęły się psuć stosunki pomiędzy mną, żoną, dziećmi. To był taki etap, gdzie coraz gorzej było mi się dogadać, porozumieć z moimi dorastającymi dziećmi, z żoną. Pojawiały się jakieś dziwne problemy. Nie mogliśmy się w ogóle porozumieć, dogadać. Im głębiej właśnie tak wnikałem w tą bioenergoterapię, tym bardziej to wszystko się nasilało. Moje wejście do kościoła zawsze było problematyczne, a kiedy właśnie wnikałem w bioenergoterapię, to jeszcze trudniej było mi wejść do kościoła. Wchodząc do kościoła miałem jakieś dziwne, bluźniercze myśli, jakieś dziwne słowa mi się pojawiały w głowie. W ogóle na przykład dotknięcie święconej wody to było dla mnie coś okropnego. Ja sobie myślałem, tam wszyscy te łapy maczają w tej wodzie święconej, tam pewnie setki, tysięcy bakterii w tym jest i ja to zaraz też mam się tym chlapać, no przecież to coś okropnego jest. Nie? Zawsze takie myśli, że nie dotykać tej wody, bo ona jest okropna. Także coś się, nie, jest dobrze. Wejście do kościoła i dotyk wody święconej był dla mnie okropny. To był taki etap duchowości, mojego rozwoju duchowego, że coraz bardziej wnikałem w tą energię. Energię, która dla mnie był właściwie Bóg w tym momencie, przedstawiał się dla mnie jako forma energetyczna. Czyli energia, z której można korzystać dowolnie, można się nią posługiwać, a nie był dla mnie Bóg Bogiem osobowym. Bóg dla mnie nie był osobą, z którą ja mogę rozmawiać, nawiązać jakiś dialog, tylko formą energii, z której mogę w dowolny sposób korzystać, formą energii inteligentnej oczywiście, ale energii tylko i wyłącznie energii, z której mogę korzystać. I to był taki etap, kiedy na moim zdrowiu fizycznym zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Uzdrawiając osoby z jakimś w jakimś takim ciężkim stanie nowotworowym, miałem podobne objawy bólowe, jak te osoby, które uzdrawiałem. I to do tego stopnia, że karetka prawie nieprzytomnego z bólu wywoziła mnie do szpitala i po samych badań okazywało się, że nic mi nie jest. Jestem zdrowy, oka zdrowia, nic mi nie jest. I właściwie nie wiadomo, z czego wynikają moje problemy. Mała zmiana techniczna. I te problemy zaczęły się pojawiać co jakiś czas. Także zaczęło mi to dawać do myślenia. Co to się dzieje? Dlaczego tak jest? Skoro ja robię coś dobrego, uzdrawiam ludzi, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie mogę się dogadać z bliskimi? Dlaczego nie mogę normalnie funkcjonować? Czemu dostaję takie dziwne napady bóli, że po prostu tracę przytomność z bólu? Zaczęło mi to wszystko dawać do myślenia. Coś jest nie tak w tym wszystkim. Coś, co robię, co by się wydawało, że robię coś dobrego, że pomagam innym, że pomagam moim najbliższym, a w tym wszystkim coś jest nie tak. I jeszcze oprócz tego pojawiły się depresje. Bardzo silne depresje i cały czas natrętne myśli samobójcze. Jadąc autem, cały czas skręć pod tira. W drzewo, w cokolwiek, wchodząc na budynek, zeskocz z tego budynku. Cały czas z myśli, cały czas samobójcze myśli.
to było już naprawdę ciężkie do zniesienia, bo to był non-stop myśli samobójcze, że nic nie ma sensu, wszystko jest beznadziejne, tylko się zabić. Non-stop wtłaczane myśli samobójcze w głowę. Już nie wiedziałem naprawdę, co z tym wszystkim zrobić. I w tym momencie w naszej parafii pojawiły się, jak rekolekcje, i pojawił się pewien zakonnik, bodajże franciszkanin, już teraz nie pamiętam, ale dla mnie w ten czas nie miało to jakiegoś wielkiego znaczenia. I żona bardzo usilnie namawiała mnie, żebym poszedł na te rekolekcje. Ja mówię, słuchaj, po co ja tam pójdę? Wiesz, że nie lubię, że mnie to wszystko nudzi, że to jest wszystko bez sensu. Pójdę do kościoła i kolejny zakonnik będzie mi mówił coś o aborcji. Przecież ja nie jestem za aborcją, tylko przeciw. Nigdy nikogo nie zabiłem, ratuję ludzkie życie, pomagam ludziom, więc co mnie to wszystko obchodzi? Ale tak na mnie żona już naciskała, że mówię, dobrze, pójdę, daj mi spokój, pójdę na te rekolekcje. I to był taki punkt zwrotny w moim życiu. Poszedłem na te rekolekcje i usłyszałem, może też dlatego, że tak mało do kościoła chodziłem, więc usłyszałem pierwszy raz Ojca głoszącego Słowo Boże z tak niesamowitą mocą, z takim żarem, z miłością, że widziałem, że ten Ojciec tym Słowem żyje, że dla Niego Pan Bóg jest kimś żywym, namacalnym. To było dla mnie tak uderzające, tak niesamowite, że w pewnym momencie mówię, dobrze, Panie Boże, jeżeli jesteś faktycznie taki prawdziwy, namacalny, rzeczywisty, no to wyrwij mnie z tego wszystkiego, coś ze mną zrób, bo ja już po prostu tak dłużej nie mogę. No i proszę sobie wyobrazić, Pan Bóg na takie zawołanie nie każe długo czekać. To jest potem moment i wszystko zaczyna się jak lawina sypać. Bardzo szybko, to była kwestia, nie wiem, dni, że zaproszono mnie na Eucharystię z intencją o uzdrowienie do Częstochowy. Te msze tam odbywają się regularnie, dwa razy w miesiącu. Organizowane przez wspólnotę, do której w tej chwili też należę, wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre. I też zaproszono mnie na tę mszę. No i też najpierw się broniłem oczywiście, no bo tam msza plus modlitwy trwają, załóżmy, od godziny 18 do 24, czasami do 2 w nocy, więc no, troszeczkę czasu się tam spędza. Ja mówię, no po co ja tam pojadę, znowu tyle godzin się wysiedzę w zimnym kościele. No ale też właśnie moi przyjaciele zaprosili mnie, przyjedź, zobaczysz, pomodlimy się, zobaczymy, co Pan Bóg tam zdziała. No i przyjechałem na tą mszę i dla mnie było w ogóle wielkie zaskoczenie, bo zobaczyłem pełny kościół, ludzi uśmiechniętych, szczęśliwych, zadowolonych, że tam są. Nie smutnych takich chrześcijan, że po prostu dramat, że muszą tutaj tę godzinę spędzić i jak najszybciej wyjść, tylko po prostu radość młodzieży i starszych, rozśpiewanych, rozmodlonych. To była sobota, nie niedziela, także to nie, że to musieli przyjść w niedzielę, tylko to była sobota. Więc przyszli do tego kościoła, modlili się i dla mnie był kolejny szok, że zobaczyłem spoczynek w Duchu Świętym na przykład, czy działanie Pana Boga poprzez słowo poznania. I właśnie moja znajoma podeszła do mnie i mówi, że słuchaj, Pan Bóg do ciebie kieruje pewne słowa, ale one są bardzo trudne. I jeżeli nie chcesz, to ci ich nie powiem, ale bo one są bardzo trudne. Ja mówię, wiesz co, powiedz mi wszystko jedno, ja już mi na niczym nie zależy, powiedz mi. I ona mówi do mnie w ten sposób, Pan Bóg do ciebie kieruje takie słowa. Jeżeli się nie nawrócisz, to zginiesz ty i cała twoja rodzina. Mówię, po tych słowach, no to mówię, to mi dało do myślenia, bo mówię, no ja to dobrze, no to trudno, ale moja rodzina, trzeba coś z tym zrobić, nie mogę tego tak zostawić. Mówię, dobrze. To, co ja mam zrobić? Mówi, ale Pan Bóg daje ci jeszcze słowa, że jeżeli ty się nawrócisz, to będzie się też nawracała twoja cała rodzina. Jest taka nadzieja. No i mówię, dobrze, no to co ja mam robić? Mówi, idź do modlitwy wstawienniczej. Poproś o uwolnienie od bioenergoterapii, od tego, czym się przez tyle lat zajmowałeś. Mówię, dobrze, pójdę do tej modlitwy, niech się tam nade mną pomodlą i zobaczymy, co się będzie działo. Odstałem pewną kolejkę do modlitwy i osoba, która posługiwała